Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Myślę, że ta kładka bywalcom tej wody jest doskonale znana. Dwa dni temu zakończyłem zawody na uroczysku karpiowym, a już siedzę na kolejnej zasiadce. Po wywiezieniu trzeciej wędki chciałem nagrać wstęp, ale kiedy położyłem tylko trzeci zestaw, branie na środkowej wędce i taki oto piękny karpik zameldował się na mojej macie. Branie było jak zwykle z opadu na tej wodzie, ponieważ łowię na dość stromym stoku wychodzącym pod przeciwległy brzeg. Przynęta to wafters, squid chili, nowość od Tandem Bites. Świetnie sprawdza mi się ta przynęta, zwłaszcza na takich wodach jak ta. Nie przedłużam tego wstępu. Mam nadzieję, że ten karp będzie zwiastunem udanej zasiadki, a nie tylko kwestią przypadku. No to trzymajcie kciuki. Omówię Wam teraz taktykę, jaką stosuję na tej wodzie. Przede wszystkim stawiam tutaj na waftersy, ponieważ jest to stara żwirownia. Dno jest twarde, nie używam tutaj pobapów. Główną przynętą są właśnie waftersy. W tym wypadku grzybek Arctic Krill. Oczywiście na każdej z wędek mam inne smaki. Wszystko to prezentuje się w taki sposób, że haczyk wraz ze śruciną leżą na dnie, a ten grzybek balansuje na wysokości włosa. Przygotowanie zestawu wygląda następująco. Mam tutaj PV-kę. PV-ka składa się z 4-milimetrowego peletu oraz dosłownie 3 przepołowionych kulek proteinowych, a to dlatego, żeby nie staczały się po stromym stoku. Naniżam teraz PV-kę właśnie na przypon. Unikniemy wtedy splątania przyponu w trakcie opadania zestawu z modelu. Tak wygląda zestaw, który rozkładam na długości komory zanętowej w łódce. Nie ma szans o jakiekolwiek zaplątanie. Zestaw opada równomiernie. Jest rozłożony. Przypon jest sztywny, co dodatkowo neutralizuje splątanie tego zestawu. Oczywiście PV-ka się rozpuści, pelecik zacznie pracować, natomiast waftersik wtedy dopiero zacznie swoją pracę, co już pokazało efekty na tej zasiadce. Przed wywiezieniem, zanim przygotuję zestaw w komorze, przypon zamaczam w oleju. W oleju jest to nowość Tandem Bitesa. Zalewa olejowa o zapachu, o smaku chili. Ostra. Przekonałem się do ostrego smaku przynęt zanęt już 2 lata temu. Jestem przekonany, że to właśnie ten ostry smak powoduje, że wybiórczo działa na te większe ryby. Wiadomo, zaczęło się od mniejszych, natomiast dość szybko pokazały się ryby większe. Nie są to jeszcze co prawda ryby, o które mi tutaj chodzi. Natomiast w takich warunkach jak te, to znaczy niesamowita spiekota, dają naprawdę niesamowite wrażenia. Ja więc łowię, a Wy trzymajcie kciuki. Jeszcze
półtorej doby przede mną. Także liczę na to, że pokaże się coś większego. Moi drodzy, zawsze twierdziłem, że moja rodzina przynosi mi szczęście. Dosłownie 20 minut temu przyjechała Ania z Markiem i z Milenką. Marek nie chce z nami pozować. A tu piękna rolka na środkowej wędce. Wafters Squid w kolorze białym. Jako przynęta. Wędka dosłownie 2 godziny w wodzie. Rybka w granicach 10 kg. No jest Enzo, no powąchaj sobie. No, dobra. Piękny karpik. Nie jest może zbyt duży, ale naprawdę waleczny. My łowimy dalej, a wy trzymajcie kciuki. Enzo, wyjdź mi z kadru. Ja to nigdy nie widziałem takiego karpia. Ja też nie. Marek. Coś widział większe. Ej, tato. Co? Bo my jesteśmy w takim karpiu. No, my jesteśmy w takim karpiu. Nie jesteśmy. Jesteśmy. Ładnie widać, nie? Ładnie widać, nie? Nie wpadniesz do wody. Jest nasz. Jest! Ile temu wypuściliśmy karpia? Pół godzinki? Pół godzinki temu około. Z tej samej wędki. Spójrzcie. Milenka nie chciała holować. Mówi, tato nie chce. To nie moja wędka. No bo ja się boję. 13 kg. Zerwę się. 13 kg. Piękny karp. Piękne branie. Walka dość szybka. Ta sama przynęta. Wafters Squid. Od Tandem Bites. Mega waleczne te rybki tutaj są. Ta sama miejscówka, 3,5 metra głębokości, stromy spad do 7 metrów. Ryby pływają wzdłuż stoku. Dlatego właśnie w tym miejscu umieszczamy przynętę. Mam taką teorię, że po prostu ryby przemieszczając się wzdłuż stoku prędzej czy później natrafią na naszą przynętę. Jak widać, sprawdza się to. Jest to na razie największa ryba wyjazdu. Jest to na razie największa ryba wyjazdu. Ale mam nadzieję, że będą jeszcze większe. Jeszcze przede mną cała doba. Spójrzcie na niego jeszcze raz. Będą większe, Mimi? Będą? Nie wiem. Będą. Kończymy to nagranie. Spójrzcie na niego.
Piękna torpeda. Nie musiałem rano nastawiać budzika, ponieważ właśnie ten Amur obudził mnie o godzinie 6 rano. Piękna walka, pomimo niewielkich rozmiarów, ale dało mi naprawdę sporo satysfakcji w trakcie walki. Przynęta to Wafters Arctic Krill. Dziwne branie, ponieważ było to tylko pojedyncze piknięcie i zauważyłem tylko, jak żyłka delikatnie przesuwa się w prawo, to znaczy ryba płynie wzdłuż stoku. Pomimo jednego piknięcia, naprawdę po podniesieniu kija okazało się, że była już nad drugim zestawem, który był oddalony o kilkanaście metrów. Nie ględzę więcej, nie przedłużam tego filmu, ryba też już jest zmęczona. Wypuszczam Amura i wywożę zestaw. Może te kilka godzin przyniesie mi jeszcze jakieś branie. Nie zdążyłem wywieźć jeszcze wędki po tym Amurze, a na środkowym kiju, wywiezionym nieco dalej, również pod przeciwległy brzeg, następuje opad. No wiedziałem, że ryba jest troszkę większa, natomiast charakter walki troszkę mnie zdziwił. Ale mogłem podejrzewać, co jest na końcu. Spójrzcie na niego. Znienawidzona przeze mnie ryba. Ktoś, kto łowił jesiotry, wie, o czym mówię. Potrafią ogołocić miejscówkę z każdej ilości zanęty. Kolejny aspekt. Człowiekowi wydaje się, że ma naprawdę pięknego kabana na końcu, a pod pomostem wypływa Pinokio. Wyobraźcie sobie zażenowanie i zdenerwowanie, jakie wtedy następuje. Dlatego mówię o znienawidzonej przeze mnie rybie. Poza tym jest to naprawdę piękna ryba, szanujmy je, wypuszczajmy. Przepiękny, waleczny dinozaur naszych wód. Wziął na Waftersa squid. Naprawdę jest co podtrzymać, aczkolwiek nie jest to największy jesiotr w moim życiu. Nie przedłużam tego filmu, wypuszczam go, ponieważ jest spiekota niesamowita. I walczę dalej. No już teraz mam dwie wędki do wywiezienia. Trzymajcie kciuki. Do końca wyjazdu nic już się nie wydarzyło. Winny wam jestem jednak wytłumaczenie. Zasiadkę tę zaczynałem na innym stanowisku. Kiedy jednak dostałem informację od właściciela wody, że zwolniło się topowe na tej wodzie stanowisko numer 26, bez wahania zwinąłem zestawy i przeniosłem się właśnie w tamto miejsce.